Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj jestem z Mikołajem. To ja. I siedzimy sobie nad basenem. Są to ostatnie nasze dni w domu ekipy, więc stwierdziliśmy, że trzeba zrobić jakiś kontencik na basenie. I będziemy sobie dzisiaj zadawać pytania, trudne pytania, które wy w sumie zadawaliście nam na naszych Instagramach. I będzie ten odcinek polegał na tym, że będziemy właśnie sobie zadawać takie trudne, spicy pytania. I jeżeli ktoś z nas nie chce odpowiedzieć, to po prostu musi wskoczyć do wody. W sensie po prostu się będziemy wrzucać do wody. Tak, będziemy się wrzucać do wody, będzie śmiesznie, będzie mokro, lajkujcie. A jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej takich odcinków, to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco i niczego nie przegapić. I co? Myślę, że możemy zaczynać. Grajmy w papierki i na rzecz, dobra? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ty wygrałeś? To czyli kto ja pierwszy? Mogę wygrać. No to ty zadaj pierwsza, ja jestem przygotowany na wszystko. Tak jak ja już mówiłem przed odcinkiem generalnie wcześniej, że ja jestem gotowy na wszystko. Jak już kiedyś w komentarzach zauważyliście u mnie na kanale, ja mógłbym być generalnie dobrym politykiem, ponieważ zawsze bardzo wymijająco odpowiadam na pytania na One Question Go, więc zaczynajmy. Czy mikser czuje się lepiej w związku, czy jako singiel? Odpowiem na to pytanie, to jest w sumie coś takiego, że patrząc na to, co mówiłem już po naszym rozstaniu, jakby na niektórych filmach, to można to sobie złożyć wszystko i jakby wytłumaczyć. W każdym razie, no, na pewno są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to się mówi. W każdym razie, wydaje mi się, że na pewno, tak jak mówiłem u Wery, znaczy to prawda, że jest coś takiego, że mam więcej czasu totalnie na realizowanie siebie i generalnie tego, co chcę robić. No, ale tak u Wery właśnie też, w sumie w tym samym odcinku to powiedziałem, więc czy to prawda, że mówiłem też o tym, że generalnie, no, fajnie mieć taką osobę, z którą jesteś jakby, wiesz, że masz po prostu tą drugą osobę w razie, żeby kiedy chcesz się wygadać na przykład, albo kiedy chcesz się podzielić jakimś swoim, nie wiem, sukcesem. Sekretem. O, myślałem, że sekretem. Sekretem, nie mam sekretów żadnych przed nikim. Tak, no są plusy dodatnie i plusy wiemy, znaczy, jaka jest twoja odpowiedź? Aczkolwiek lepiej chyba czuję się jako single player. Serio? No, wydaje mi się, że tak, no bo to jest coś nowego, generalnie bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobiłem przez ostatni miesiąc, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, no ale tak, generalnie chodzi o tą realizację, generalnie to wydaje mi się, że bardzo na plus i ja nie gonię za hajsem, bo goniąc za hajsem baby same no, ja. Nie, to przypadkiem. Powiedziałem, ja nie gonię za hajsem, bo goniąc za hajsem, to nie miało tak być, ale zrozumiałe chyba, zrozumiany przekaz jest. Czyli lepiej jako singiel? Oczywiście, że tak. Super, to teraz twoja kolej. No, więc powiedz mi, Marta, co czujesz, gdy widzisz twarz Mikołaja codziennie po przebudzeniu? Mogę na to odpowiedzieć. No to proszę bardzo. Nie, no co mam czuć? W sensie, nie widzę Nie widzę cię codziennie po przebudzeniu, bo od tygodnia chyba śpisz u Krzycha. Tak, bo z Krzysiem generalnie pracuję nad jednym projektem wspólnym, po prostu wieczorami późnymi. Tak, no. No i tak, no. Nie, no ja... No nic takiego konkretnego, nie czuję, no po prostu jakby jestem przyzwyczajona do tego widoku. Nie wiem, ja tu się spodziewałem generalnie, wiesz, czegoś takiego, nienawiść, albo nie. Obrzydzenie. Nie, zupełnie nie, ja jestem tak przyzwyczajona, po prostu mieszkaliśmy, nie no, jesteśmy razem 4 lata, mieszkaliśmy ze sobą 2 lata, więc ja jestem po prostu przyzwyczajona do twojego widoku i to będzie dopiero dziwne, jak przestanę się budzić i nie będę cię już widzieć, to będzie bardzo dziwne. Z kim z ekipy, jak dotychczas miałeś największą spinę? Na pewno z Majkiem, 100% no ja z Majkiem, 100% z Majkiem, ja się przecież... Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. A ostatnio? No z Trombą miałem taką, ale to za chwilę zbiliśmy pionę z rana i generalnie było dobrze. Ale no, jeśli ale chodzi nie, o spiny no, ale takie... Grubo. Nie no, ale jeśli chodzi o generalnie ilość emocji, którą wyplułem z siebie podczas danej spiny, to wydaje mi się, że Jojo, nawet byłeś przy tym. Pamiętam kiedyś wracaliśmy z burgera i z Majkiem nie zgodziliśmy się w jednej rzeczy, jeśli chodzi o nagrywki. No i zaczęliśmy jak totalne patusy się na siebie wydzierać w samochodzie po prostu. I tam leciały takie słowa, że naprawdę jechaliśmy przez całą jakby długość takiej, no dosyć długiej ulicy. No i cały czas po prostu krzyczeliśmy na siebie jak takie totalne p***y, więc tak, na pewno z Majkiem, ale tak i tak go kocham. Zastanawiałem, czy was samochody nie wysadzić czas. Jeden z widzów, Konrad. Ta? Zadał pytanie. Ta? I poprosił, żebyś opowiedziała historię, jeżeli tak się zdarzyło. Czy Marta walnęła bąka w miejscu publicznym? O nie! O nie! Czekaj! Nie, bo to jest tak... To są tego typu historie, które są tak cringe'owe, że ja nie chcę odpowiadać na to! No, czyli wpadasz do basenu. No! Tak to jest. Ja, jak mówiłem, jestem gotowy na wszystko, więc możesz już zadawać pytanie. Czy po zerwaniu jesteś choć troszkę zazdrosna Martę? Tak. No zdarzy się. Aha. Kurde, myślałam, że będziesz taki bardziej, że... A, nie powiem, lecę do basenu! Nie. Czy jesteś? Tak, trochę czasami, ale im... Fajnie. Czas leczy rany, pamiętajcie, więc im dalej, tym bardziej mnie nie obchodzisz.
Czy często masz wrażenie, że ktoś chce zdobyć twoją sympatię tylko ze względu na to, jaki masz zasięg w internecie? Nie, praktycznie w ogóle tak nie mam. W sensie, ja nie poznaję się jakoś często z nowymi ludźmi, z jakimiś takimi losowymi ludźmi, chociaż miałam jedną taką sytuację, że ktoś ewidentnie chciał się ze mną bliżej zapoznać, żebym udostępniała coś lub coś, jakieś jego zdjęcia, instastory, coś tego typu, ale szybko zostało to urwane, ale generalnie często tak nie jest. A ty? Tak masz? Co mi dochodzi? Pytanie. Myślałam, że to jakąś dyskusję poprowadzimy czy coś. Nie chcesz odpowiadać? To wpadasz na basenu. Nie. Dawaj pytanie. Co ci najbardziej przeszkadzało w Marcie, jak byliście w związku? Czekaj, bo mam nawet listę. Wydaje mi się, że taka strasznie natarczywa próba przekazania swojej wizji, jeżeli jakaś część mojej nie pasowała w twojej. Jakie zdanie skomplikowane. I bardzo schematyczne działanie. Okej. Okay. Teraz już wiecie, dlaczego zerwaliśmy. Więc, oj tak, byku, jest ciekawy. Dlaczego Marta nie nosi stanika? No mogę odpowiedzieć na to pytanie. Te pytania jednak nie są aż takie ciężkie. Ogólnie od mojego incydentu na finale, kiedy nie założyłam stanika i było widać mi cycki, to bardzo dużo osób się strasznie ponapinało o to, dlaczego nie noszę stanika albo coś takiego. Moi drodzy, nie noszę stanika. Nie zawsze. W sensie nie noszę stanika do niektórych moich kreacji, bo po prostu tak mi pasuje. Tak moim zdaniem wygląda to lepiej, plus jest wygodniej. Dziękuję bardzo. Kropka. Okej. Okay. Czy podczas waszego związku kręciły cię inne dziewczyny? Zależy o czym mówimy, jeśli chodzi o kręciny. Jeśli chodzi o piękno ludzkiego ciała, to zawsze mnie kręci, ponieważ nie ma przede mną jakby, no nic nie powinno się. Dobra. Dobra. No ale tak, żeby kręcić, żeby... Przynajmniej za ten tekst powinieneś wpaść do wody i wpadłeś właśnie w tym momencie. Ale tak, żeby kręcić, że jakoś tam od strony psychofizycznej, to nie. Okej. Okay. Jaką masz grzywę? To jest krop. Grzyb. Czy była jakaś osoba, która nieco nakłoniła cię do rozstania się ze twoim byłym chłopakiem? Którym? Ostatnim. Nie było. Nie było czegoś takiego. No nie było. Nie mam nawet jak się wypowiedzieć bardziej na ten temat. Po prostu no, myślę, nie. Że tutaj możesz kręcić nieco, ale dobrze. Ile najdłużej się nie myłeś? O kurczę, no z 4 dni. Tylko? Z 4 dni, no. Nie wiem, patrząc na to, ale... jaki syf masz na biurku, powiedziałabym, że z 8. No wiem, ale ja w moim życiu najważniejsza jest zawsze równowaga, więc mając syf na biurku, biorę ten prysznic nawet 3 razy dziennie. Okej. Okay. Tak, wziąłem zimny prysznic, na przykład teraz latem, no to często, ale no 4 dni, ale to jeszcze jak byłem chory, więc to jest dość było takiego, że... Boże, jak cię wystraszyło, myślałam, że mnie coś gryzie. No wtedy to w moim pokoju tam pewnie może było jakąś strefę nuklearną. No ale no, tak, 4 dni. Dobra, to teraz ty. Jak miałeś kolor włosów, to 7 razy później go upadał. Ej, faktycznie, no. Masturbowałem się wtedy. Czy masz jakąś dupeczkę na oku? Ja? Nie. Okej. Był to ten sam ziomek, co na moim Discordzie wtedy, bo to generalnie na moim Discordzie ktoś mi zadał takie pytanie. Pamiętam, że oglądałam ten odcinek i ktoś ci zadał takie pytanie, a ja byłam taka... Okej. Okay. Czy MXR ma teraz aktualnie jakąś dziewczynę na oku? Na oku nie. A gdzie? To by było fizycznie niemożliwe. Co? No nie mam. Nie masz? Nie. Okej. Okay. Jak mnie pchał? Spróbowałbyś. Na pewno powiedzieć. Masz. No właśnie, spróbowałbyś, to byś brandował od razu. Jeszcze będzie to piwa. Czy w swojej karierze YouTubowo-influencerskiej wzorujesz się na Weronice Sowie? Inspiruję się, ale nie wzoruję się. To inspiracja. Nie no, bo chodzi o to, że Vera od samego początku jakby mojego YouTube'a, to ona mnie w to wszystko wciągnęła, ona nagrała ze mną pierwszy film, ona mi doradzała, zawsze mi mówiła, jak ktoś to rób to tak, nie wchodź w komuś zdanie, coś tam i wiesz, i ona mnie takiego wszystkiego od podstaw uczyła, więc jakby całe moje nauki, oprócz twoich też, bo też od ciebie mam dużo, to mam od Werki, więc jakby no logiczne, że niektóre rzeczy są podobne, ale nie wzoruję się na niej jakoś, żeby być taka jak ona, tylko po prostu wiem, że niektóre rzeczy staram się robić podobnie. Okej, okay. Fajna dyplomatyczna odpowiedź. Czy miałeś kiedyś wątpliwości co do swojej orientacji? Wydaje mi się, że nie takie konkretne wątpliwości w stylu, że zastanawiałem się, czy na pewno jestem hetero, ale jest, myślę, jakiś procent we mnie, który podpowiada mi, że można jakiegoś mężczyznę, no nie każdego oczywiście, ale można jakiegoś mężczyznę uznać za atrakcyjnego. Okej, okay, dobra, dyplomatyczna odpowiedź. Teraz ty. Czy po rozstaniu zdarzył się moment, w którym zastanowiłaś się, czy nie chciałabyś wrócić do Mikołaja? Mogę lecieć.
I tak teraz wszyscy doskonale znamy odpowiedź. No, nie dziwię się, Marko. Ile najwięcej zarobiłeś na swoim filmie? Czy kiedyś, nagrywając Instastory, sponsorowane Instastory, czułaś zażenowanie? Tak, czułam, ale to było... To nie było ze względu na to, co pokazywałam, tylko na to, że ja dopiero zaczynałam takie coś robić i ja strasznie się wstydziłam nagrywać w ogóle Instastory. I pamiętam, że jak nagrywałam jedną z pierwszych jakichś moich współprac, to nagrywałam to chyba, nie wiem, z 10 razy i jeszcze się popłakałam w międzyczasie, a potem jak to wysyłałam, to byłam taka, Boże, nigdy w życiu to nie przejdzie, coś tam, no ale przeszło i było wszystko git. No ale tak, czułam zażenowanie. Czy twoja zmiana wizerunku była spowodowana zerwaniem, czy już dawno chciałeś go odświeżyć? Ale dlaczego zmiana wizerunku? Ja po prostu byłem cichy i no, nie miałem żadnego, no, nie miałem żadnego wizerunku. Miałem wizerunek po prostu cichego żołnierza. Cichego gościa. No i po prostu sobie siedziałem po cichutku, a teraz mówię coś więcej. Jeśli chodzi o moje nastawienie do tego, co teraz robię, myślę, że niewiele się zmieniło, tylko właśnie bardziej jestem otwarty. No i to jest ta zmiana. Więc no, ale jakie było pytanie? Czy zmiana twojego wizerunku była spowodowana zerwaniem? Nie. Nie? No znaczy nie. No ja myślę, że cię trochę pchnęło do tego. No nie wiem, co robić po prostu. Okej. Miałem do wyboru, dobra, układam puzzle, czy robię filmy na YouTube. I zacząłem robić filmy na YouTube. Gdybyś miała rewolwer. O nie, i wszystkich członków ekipy przed sobą. Jednego do odstrzału. No. Kto by to był? No nie powiem. Ale chamsko! No to już były wszystkie pytania. My już kończymy odcinek, bo jest nam strasznie zimno. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał. Jeżeli tak było, to zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę i subskrypcję, żeby być też wszystkim na bieżąco. Podejdźcie też do Mikołaja. To będzie mu na pewno miło. I co? No i my już się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!